Będziecie narażać siebie. Questy poboczne, no i co on chce? Halo! Halo! O co chodzi? O nic. Idź swoją drogą. Zamknij się, Gotthard! On nam może pomóc. Banda Wilczycy chce napaść na wioskę. Na Bertramie chcą się zemścić. Wiele nie mamy, ale zapłacimy, jeśli nas ochronicie. Co to jest Banda Wilczycy? Kim jest właśnie? Kim co jest to za wilczyca? Podobno z wilkami się chędoży, a człowieka gołymi rękami rozszarpać potrafi. Potworzyca w ludzkiej skórze. Choć niektórzy mówią, że wielkiej urody. Przewodzi z grają dezerterów, niedobitków z różnych armii. Takich, co to i na zabijaniu, i na grabieży dobrze się znają. Czemu chcą się na tobie mścić? Bo ich łowcom czarownic wydałem. Od kiedy łowcy czarownic interesują się bandytami? Banda Wilczycy na wioskę napadała, a nikt nas bronić nie chciał. W końcu Bertram do łowców poszedł o ochronę prosić. No i jak się łowcy nimi zajęli, to był chwilę... Ale teraz się Wilczyca o wszystkim dowiedziała i chce Bertrama zabić. Pomóżcie, bo krucho będzie. Nie mam im pomóc czy nie? Dajcie, napiszcie. Co? Bo nie wiem sam. Na pewno ta wilczyca jest spoko. Jeden, tak? No to pomagamy. Zajmę się bandytami. Schowajcie się w domach i zaregulujcie drzwi. Uważaj na nich, wiedźminie. Są naprawdę groźni. Dziewki kryć, wiedźmie! Wilczyca. Nowe zadanie poboczne. Wilczyca. Poczekaj do zmierzchu na atak bandy wilczycy. Tak, 22 to będzie zmierzch, co? Jest ten atak, czy go nie ma, bo nie wiem. Się mam już bać. Co to? Wioska nagle opustosza. Odbierać! Wiedźmin! Co to, wioskowi cię wynajęli? Wynajęli, żebym ich bronił przed potworami i ludźmi, którzy mogą się w potwory zamienić. A ty uwierzyłeś, że ja to potrafię. A potrafisz? Możesz się przekonać, jeśli chcesz. Albo możesz mi wydać Bertrama i nikomu innemu nie stanie się krzywda. No właśnie. Co takiego zrobił ten Bertram, że chcesz się na nim mścić? A więc tego już ci nie powiedzieli? No to słuchaj. Przyszedł do mnie pół roku temu. Miał wskazywać, kogo warto złupić w zamian za udział w zyskach. To obydwoje są siebie warci. Ale po jakimś czasie zrobił się zachłanny. Chciał więcej, ale mu odmówiłam. Wtedy napuścił na nas łowców czarownic. Przez niego połowa moich ludzi nie żyje. Odsuń się, wiedźminie, to nie twoja sprawa. Chcemy tylko Bertrama, nikogo więcej. Masz moje słowo. Dobra. Twoje słowa niewiele mnie obchodzą. Weź ludzi i znikajcie stąd, bo poleje się krew. Krew poleje się tak czy inaczej, ale właśnie sprawiłeś, że będzie jej więcej. Czy ona się jednak zamieniła, patrzcie. Kurwa, no nie mogę. Z tym ciężkim atakiem to się po prostu nic nie da zabić. Kurwa, to ma taki specjalny atak, ten ciężki atak, ale po prostu on przez większość czasu w ogóle nie wchodzi, nie? Razem, bić skurwysyna! No teraz.
kurwa. No i oczywiście, jak mnie dwóch bije, to się go nie da użyć. No przejebany jest po prostu ten styl walki. Ja już go jako wymieniam zaraz na ten. Mam już w sumie miksturę nawet kupioną na to. Fajnie, że je zabijam i tak dalej, ale kurde, bez przesady. No ale jeszcze go nie trafił tym specjalnym ciosem. Pięknieście im dali popalić. Nie powiedzieliście, że dziewczyna jest wilkołakiem. No naprawdę mi się kom zawiesił? Ja pierdziele. Nie powiedzieliście, że że dziewczyna jest wilkołakiem, ale czekajcie, czy mi się kom zawiesił, czy co? Fajnie. Zaraza. Mam takie dziwne wrażenie, że mi zabrakło chłodzenia w tym. Chłodzenie, czekajcie. Mam tu taki zbiornik z demineralką. Muszę ją chyba dolać. Czekajcie. Nie do odkręcenia to jest. Fuck. Zaraz włączymy z powrotem Wiedźmina, wiecie? Kurwa, kto to tak zrobił? Myśli taki. Idę po ścierkę, czekajcie sekundę. Kurwa, jaki ciężki. Ach, dobra, nie ma szans, żeby to odkręcić. Wiedźmina możemy włączyć z powrotem. Kurwa, się spociłem od tego kręcenia. I nic się nie ten. Jaką ja mam temperaturę na rdzeniach? Trzeba to kontrolować. Już mi się drugi raz dziś komputer zawiesił w taki sam sposób. A, no zajebiście, 55 bez obciążenia przecież. To te procki płoną. Teraz zresztą wejdziemy do gry. No, zdecydowanie jest za wysoka temperatura. Jeszcze się nic nie dzieje, nie? Na kompie. A on już ma... Po 60 stopni. I co, pasku? To czarownik. Kurwa, no nie wytrzymam po prostu. No nie wytrzymam z tym najgorszym na świecie stylem walki. Tak po prostu beznadziejnie się walczy tym. Nie powiedzieliście, że dziewczyna jest wilkołakiem. Bośmy do końca nie wiedzieli. Ale to nawet lepiej. Przecież wiedźmini są od zabijania potworów, nie? Końcówka fabuły będzie jutro na YouTubie. Dzięki za pomoc. Zasłużyliście na nagrodę. Tobie wiedźminie łowcy nie podskoczą, ale... I co, i tyle z tego questa? To robimy co następnego. Czekajcie, do toalety muszę, bo po prostu nie wytrzymam.
Do końca życia nie zapomnimy, żeś nas od tych bandytów wyratował. A daj da mnie wszyscy święty spokój. Idźcie swoją drogą. Bajli, srogi pan. Dzięki. W karczmie burt lepiej panie. Nie urządzaj. Idźcie swoją drogą. A daj da mnie wszyscy święty spokój. Panie, szkoda gadać. Dziewki, kręć wiedźma, idzie! Do końca życia nie zapomnijmy, żeś nas od tych bandytów wyratował. Tobie wiedźminie łowcy nie podskoczą, ale taki nie ludź to co im może? Gówno. Dziewki, kręć wiedźma, idzie! Bajli, srogi pan, w karczmie burt lepiej nie urządzaj. Idźcie swoją drogą. Jestem, moi drodzy. Kudły masz białe jak syn mój naża. Tutaj. Tu coś weźmiemy jeszcze jakieś. Aha, jeszcze was muszę tu odpalić. Bo nie mam czatu na lewym ekranie. Wolę na lewo się patrzeć, mi przyjemniej boli. Dobra, jest. Idziemy dalej robić questa. Zmienię ten styl, ale żeby zmienić ten styl, to muszę całą zbroję przerabiać. Nie chce mi się teraz tego robić. Jeszcze jakieś questa zrobię, jak się jeszcze bardziej zdenerwuję, to wtedy może. Tu jakiś wieśniak siedzi pod tym. Ale synamion zrobił. Dziwne sobie wybraliście miejsce do rozmowy o sztuce. Każde miejsce jest dobre, tylko trzeba rozbudzić sobie natchnienie. Karty widzę. Może będziemy grali. Napijecie się z nami może? Za poezję? Chętnie. Czemu nie? Nawet mnie trochę suszy. A jak człowieka suszy, to mu smutno w duszy. Haha, polewaj Gaskoń. Gaskoń on się nazywał. Panowie, że tak powiem, ujmę to krótko, zalałem się w trupa. A wiecie, co się rymuje z trupa? Nie bądź ordynarny. Co nasz nowy przyjaciel sobie pomyśli? No, polej lepiej. No dobrze, to już jest ostatnia kolejka. Żeby nas nie okradli tylko. Poszła cała wódka i truba duży, razem z moimi rzeczami, Sarla. Zaraz ich znajdziemy, spokojnie. Co za quest. Sporo tych butelek. Żaden stóp. Nieźle zapalowaliśmy. Jak to się nazywało? Nilfgaardzka co? Nowigradzka gościnność. Dobra, musimy tych bardów wyśledzić. Wiedziałem, że to tak skończy, że się sklejemy z nimi i nas okradną. No ale co zrobić? Jak się z Wiedźmina, to trzeba uważać, nie? Wiecie, co się rymuje ze wściekły Wiedźmin? Oddawać moje rzeczy, bo zajebie. To chyba rym biały. Zamknij się i daj mu wszystko. No, to jesteśmy kwita, tak? Kwita to będzie, jak oddacie swoje rzeczy. Wszystkie? Gacie możecie zachować. Jakby do cyrku złapać, ludziom pokazano. Kapitał można zbić. Dobra. Proszę, zadanie zakończone, moi drodzy. Pochoruję. To nie znam słów, by opisać, jak to bardzo mi się podoba. No taki nawet przyjemny ten kwestik był. Co to w ogóle jest? Czekajcie, podejdźmy do tego. Do znaku. Dobra, i moglibyśmy tutaj na tym wzgórzu zrobić questa, bo tam ktoś nas na moście zaczepiał. Zobaczmy, co on chciał. Chyba się czymś podtrułem.
Czy... No proszę, jak dziwo. Miały być świeże ryby, a to co to jest? Oddawać świeże moje rzeczy, bo zajebie. O co chodzi? W moim domu coś straszy. Wyjaj, łańcuchami dzwoni, talerzami ciska. Aż strach wejść. Sprawdzicie, co za upiór mnie nawiedził. Złota nie pożałuje. Niech będzie, kurde. Brzmi jak wicht albo płonetnik. No dobrze, zajmę się tym. Wicht pięknie, albo dziękuję. Płonetnik. Chodźcie za mną. Pokażę drogę do domu. Represje w Nowigradzie? No gdzie? Chodź tu, pokaż mi drogę, kurde, do swojej komnaty. Nowigrad to stan umysłu, rozumiesz? No proszę, wiedźmin. Tylko u mnie, kaftany wedle najnowszej mody. Wyglądają jak inni. Proszę, proszę, nasza wiedźma! Skąd się z siebie wyglądają? Nie lubię, jak się mnie oszukuje. Oszukuje? Ja tylko powiedziałam, że w domu coś straszy. Nie wiedziałam, że to łowcy. Ale ściema. Za to łowcy doskonale wiedzieli, na kogo czekają. Coś tu śmierdzi. No dobrze, może nie byłam zupełnie szczera. Zwłaszcza, że złota na nagrodę po prawdzie też nie mam. Ale to nie znaczy, że odejdziecie z pustymi rękoma. Proszę, to klucz do skarbu. Jeden z trzech. Łowcy naprowadzą cię na ich ślad. Ja muszę uciekać. Teraz! Klucz do jakiego skarbu, kurde? List gończy. No to co? Zadania poboczne. A ten list gończy jest tu, tak? A, jest list gończy poszukiwania trójka bandytów będąca w posiadaniu magicznej kontrabandy, przedmioty niebezpieczne zakładające. Lucy, zwana Sprytną, ukrywa się na wyspie tuż koło mostu. Fritz, kryjówka koło krzywych domów. Walter, ostatnio widziany na szlaku chwały w pobliżu zgniłego gaju bandytów. Czyli wiemy już, kogo szukamy, nie? No dobra. Jakiś magiczny skarb mamy znaleźć. Myślałem, że ta Lucy trochę coś innego nam da. Wiecie, co bym mogła dać? Czy Nowigrad ma coś wspólnego z Sosnowcem? Nie wiem, Sosnowiec... Nie, no chyba nie. Dobra, idziemy szukać. Tu jest druga osoba gdzieś. Południową bramą może wejdziemy. Klucz do swojej cnoty, no. Mogło tak być. Że też cię straż do miasta wpuściła. Kurde, jak tu do tego sprzedawcy wejść do góry? A myśmy już kiedyś próbowali walić i się nie udało chyba. Wiecie, szukam kart do Gwinta. Gdzie ten czarodziej akurat w moim załóżku musiał się wypuchnąć? Higiena rasowa jest w tym mieście na tym samym poziomie, co higiena osobista i mieszkańca. A dlaczego twe miecze... Kurde... ...przy pasie dydają. Ten dom... Odmieniec! O, fu! Proszę. Aż wprowadziło się tu dwóch takich, co chciało okraść bank Vivaldich. Kolejny przypłyn. Kopnął tunel, co poprowadzi z piwnicy pod sam skarbiec. Tylko na górnictwie to... Kurde, gdzie on ma być? Wiecie co? Jeszcze raz sprawdźmy. Kryjówka koło krzywych domów. Które to są? To są rozumiem krzywe domy, tak? Wielkie dzięki, wiedźminie. O, jest coś, czekajcie. To jest to kazanie, kurde, już dziesiąta część tego kazania. No nie, no to wygląda ewidentnie, jakby to miał być gdzieś tutaj ten domek. Może to jest gdzieś tutaj.
O, zajebiście. Wyśmienity olej przeciwko upiorom, żeśmy znaleźli na takim zadupiu. Naprawdę? Czego nam brakuje, żeby go zrobić? Rebis. No i nie zrobimy rebisu, bo nie mamy tego alkoholu krasnoludzkiego, ale to nic. I dlatego wszystkie skrzynki wszędzie trzeba przeszukiwać, moi drodzy, bo nigdy nie wiecie, gdzie akurat twórcy umieścili jeden z ważnych przepisów. No się pewnie gdzieś na zewnątrz ukrywa. Po co mi te trofea? A wiecie co, ja tak lubię sobie nosić te trofea. Kutasa ktoś narysował, albo grzyba. Kto to wie? Są ci od przedstawień. Ja powiem wam, że sam nie wiem gdzie. O jest! O kurde, chyba zginął. Nie żyje od dawna. Zaraza. Łowcy mnie ubiegli. Ale kto wie, co trzyma w swoich spiżarkach. Muszę jeszcze jedną tą. Przeszukam jeszcze tu jego pomieszczenia. O. Czemu to jest na czerwono? Uuu, tajne przejście. List o skarbie. Ciekawe co to. List o skarbie. Szanowni koledzy i koleżanki, w obecnych warunkach ni chuja nie opchniemy towaru po dobrej cenie. Za dużo kapusiów, za mało chętnych, trzeba go ukryć i poczekać na lepsze czasy. Wiem co sobie myślicie, że chcę was orżnąć, że wezmę nogi za pas razem ze skarbem, nie żebym miał pretensje, też wam nie ufam, a więc żebyśmy mogli wszyscy spać spokojnie, zróbmy tak. Łup schowamy u mnie w domu, za drzwiami zamkniętymi na trzy zamki, do których jak łacno można gadać, zrobimy trzy klucze po jednym dla każdego w ten sposób. No dobra, okej. Okay. Ale co, zadanie zakończone? No jak zadanie zakończone? Bo coraz gorsze te zadania są. No i co się stało? Ja nie mam tych kluczy, nie mam przecież. Gdzie te drzwi niby co trzy osoby je otwierają? Wczytać to? Jak myślicie? Coś jest złego z tym questem, uszkodzony jakiś. Znów, ja pierdolę. Boże, no wczytać muszę. Wydaje mi się, że to nic, to pójdę najpierw do tego. Jak nie urok, to sraczka. Wielkie dzięki, Wiedźminie. Dobra. Bo to jest to. Odszukaj pozostałych na dwóch na trzech, no. Aha, dobra, tego odszukuję. No, nie odszukaj żyję go. Od dawna. Zaraza. Łowcy mnie ubiegli. Jeszcze jakiś jeden miał być, nie? Na jakimś trakcie. Obok jakiegoś tam zgniłego czegoś. Nie było tak? No nie, no nie wierzę w to, że to się tak kończy. Jak zebrałem lód ze skrzynki i skończyłem? Patrzcie, odszukaj pozostałych wspólników.
Aha, że niby go łowcy uprzedzili, co już? Ciekawe co to? O, znajdź safe, do którego pasują trzy klucze. To jest ten safe? Aha. To taki ten quest wam powiem, kurde, z dupy trochę, no a mieliśmy jeszcze gdzieś iść. Co, dwoma kluczami go otworzyliśmy? Przecież nie mieliśmy trzech. Zupełnie nie rozumiem tego systemu. Te miecze nie przypaśnie dają. Ten dom, to on zawsze taki krzywy był? Krzywe domki, to już wiem, czemu się ta dzielnia tak nazywa. Nie, nie, to był rzeczywiście ten safe, tylko nie rozumiem, czemu po dwoma kluczami się go otworzyć dało. Nie mam sił. Co ta kobieta leży na ziemi? A ona śpi, dobra, spoko. Ej, tu jest zamknięta, da się tu przeskoczyć? O, patrzcie, ten wiedźmin to jest jak asasyn. O fuck, ale tu większe obrażenia dostaje od upadków. Ja wiem, że... Czekaj, a tego to nie pamiętam, kurca. Czy on przestawia swój kramik? O! W sumie to kupuje wszystko. Aha, i jeszcze mi ten kwiatek potrzebny, tak? Dobra, to idę pod kwiatka jeszcze. Bywaj. Zajebiście, bo zawsze mi brakowało tego, żeby kupić ten towar. Te wiśniówki i siedziałem u karczmarza, on miał tylko po 3 sztuki. Okej, zajebiście, biała mewa, raz, dwa, trzy. Co to jest? Jakiś taki wyciąg z tego. Mam to tu do kupienia? Nie. Dobra, zrobiliśmy białą mewę i teraz jesteśmy w stanie, wyśmienity olej przeciwko upiorom, potrzebujemy rebis. Rebis, gdzie jest rebis? Gdzie jest rebis? Coś mi jeszcze brakuje, o, rangor, jakiś taki rangor, o, to jest to. Robimy sobie rebis. I możemy zrobić olej. Wyśmienity jad wisielców. Tu mi brakuje kubert. Zróbmy kubert. A tu mi brakuje aether. Aether, co to jest? Verbena i Nizmar. No to to mamy. Tej werbeny tu nie widzę, kurde. Ale to słaby ten alchemik jakiś, wiecie? Dobra, to tego nie zrobimy. Czekajcie, tu mi brakuje czego? Albedo. Aha, albedo. A nie, albedo mogę zrobić. Jakieś cebule tu są, dobra. Albedo. To teraz tylko potrzebuję ten łagodziec. Okej, sprawdzam, co mi tu jeszcze. Tego nie zrobię tak czy siak, ale jakbyśmy mieli vermilion, to na pewno by było lepiej. Vermilionu, kurde, bez tego to w ogóle nic nie zrobię, bez tego kwiatka jednego. Tu mi czego brakuje? Białej mewy i rebisu. Strasznie brakuje mi w ogóle podstawowych tych mikstur. Tu mi tylko rebis brakuje, oczywiście bez tych kwiatków tego nie zrobię, nie? Walić tych alchemików, to są jakieś lewe goście to są. No, idziemy do questa. Dobranoc wszystkim, którzy idą spać. Tak, 100% fabuły mamy zrobione, oczywiście pobocznych questów. Poczekajcie, tam temu sprzedamy hajsik, wymienimy pieniądze, wiecie? To jest taki ziomeczek, który wymienia kasę. Czym mogę służyć?
Potrzebuję pieniędzy. Oczywiście, zaraz. Tak po prostu? Pani Jen, prócz tego mamy sprawdzone sposoby na odzyskiwanie długu. Dobra, że nam dadzą, ale my nie chcemy wcale. Czy jakoś tak? Boże, 100 koron nam dał, naprawdę? Czym ja mogę oddać? Coś znakomicie. Jaki bezsens. Chciałem wymienić walutę. Mam trochę pieniędzy. Dobrze trafiłem. Dobra, wymieniłem walutę. 2000 żeśmy dostali za to, co żeśmy nosili w plecaku. Moi drodzy, o, a tu co to będzie? Pierdol? Już się zesrałeś, brat Kuzia! Wytłumaczcie, może nie wolno zadzierać tym przytopem. Wieprzowinka jakaś. Pieczona wieprzowina i... No tak to jest, jak się na nas... Zaczaja. Ulicznica. A dlaczego nie, twe miecze nie przypaść? Wiedźmin? O, przychodzisz może w sprawie ogłoszenia? Dokładnie tak. Nie do końca. A o co chodzi? Dobrze słyszałem, że szukasz towarzysza na jakąś wyprawę? Nie jakąś, tylko za morze. Widzisz, jak mnie w 1242 zaciągali do piechoty, obiecałem mojej kochanej Letcie, że wrócę z frontu żywy, a do tego przywiozę jej perłę ze Skellige. I to nie pierwszą, lepszą, tylko czarną. Najcenniejszą i najrzadszą. O, masz fantazję. No tak. Tyle, że skończyło się na słowach. Z wojenki wróciłem tamtej i następnych, ale przysięgi nie spełniłem. Nadeszła pora to zmienić, bo jak nie teraz, to kiedy? Tylko zdążyłem się w międzyczasie zestarzeć, widzisz zresztą. Sam sobie nie poradzę. Potrzebuję jakiegoś ramienia, na którym mógłbym się wesprzeć. A ramię ciekawa przygoda byłoby najlepsze. No, to jak będzie? Pomogę ci. Pomysł szalony. Ale ciężko odmówić mu pewnego uroku. Jeśli masz czym zapłacić, pomogę ci. O złoto się nie martw. Sporo go z różnych wojen zwiozłem. Spotkamy się na miejscu, przy zarwanym moście pod Arinbjorn. Stamtąd jest już tylko parę kroków do łowiska, gdzie ponoć rodzą się te czarne perły. Może być? Czarne perły. Może. Do zobaczenia. Czarna perła. Hej, przystojniaku. Nie trzeba. Czarna perła, czekajcie, mówimy, musimy się dostać na przykład tu na rynek. Podobno da się iść do Triss po zakończeniu fabuły, tylko ja nie wiem, gdzie ona niby jest. Ktoś mówił, że się da. To już 10 razy to kazanie podnoszę. Pod Skellige? Arinbjorn. Gdzie on chce, żebym ja go wziął tutaj ten? No nie na Undvik na pewno. Gdzie on chce, żebym ja go za tego? Gdzie te czarne perły niby? Bo nie widzę tego zupełnie na mapie. Chyba, że tutaj stanę i na środek mapy się przeniosę i po prostu zobaczę, w którą stronę quest pokazuje. Kermoren nie czeka na mnie, wiecie co, średnio. O, pierdolę, znów te goście, tych nienawidzę po prostu. O, ja jebie. No, trzepcie się ode mnie, proszę was. Czemu ta wioska się nie oczyści z nich? Ja jej zawsze zabijam, kiedy przychodzę. A nigdy nie pamiętam o tej miejscówie, żeby jej unikać. Jak używam znaków, dobra. Gdzieś za naszymi plecami na dole to jest. Czyli gdzieś tu. A, jest, dobra, odkryliśmy. To wiecie co? Chyba stąd będzie najłatwiej z tej górki dojechać. Dobra. Hej!
Ale owce się tam wygenerowały przed nami. No ładnie, przejedziemy tu na koniu czy nie? Jasne, że przejedziemy. Jedziesz, Wiedźmin. Dobra, dałeś radę? Dałeś radę. Idziemy na czarne perły, ale czy koleś sobie wymarzył, że będzie czarne perły, wiecie, polował na nie gdzieś na Skellige, to już w ogóle masakra jakaś dla mnie. Nie mógł sobie dalej, dalszego miejsca wymyśleć? Dobra, złazimy z tego konia, bo przecież nie dojedziemy tam. O, jest ziomeczek, patrzcie. Dobrze, że jesteś. No to jak? Pomożesz staremu Nidasowi zdobyć czarną perłę dla żony? Wolałbym to już mieć za sobą. Strzyka mnie w kościach od tej wilgoci. Pomogę. Chodźmy. Chodźmy, tylko przygotuj się, że jeszcze ci w kościach postrzyka. W suchym miejscu perły raczej nie znajdziemy. A no nie. Ale nie takie rzeczy na wojnie przeżyłem. Pod rozrogiem walczyliśmy po pas w bagnie. A co będę gadał? Młodzieży historia nie interesuje. Chodź, łowisko jest niedaleko. No dobra. Idę z tobą, ziomeczku. Kurde, jakiś gryf tam lata z tyłu. Żwawo maszerujesz jak na swój wiek. A żebyś mnie za młodu widział. Jednego dnia 30 mil robiłem. To dobra, tu mówią, że jak zejść pod wodę, to zaraz widać małże. Problem w tym, że tylko niektóre skrywają perły, a czarne są już prawdziwą rzadkością. No, ale jak dość długo poszukasz, to w końcu jakąś znajdziesz. Aha, czyli to ja mam nurkować. No, bo widzisz, całe życie w piechocie służyłem, więc za morzem mnie przepadam, a i płuca już nie te, co kiedyś. Dobry ziomeczek także, jest. No tak. Cóż, klient nasz pan. Dlaczego twe miecze nie przy pasie dyndają? Dobra, czekajcie, wypłyńmy. Znajdź czarną perłę za pomocą wiedźmińskich zmysłów. No to się pewnie da zrobić. Dobra. O, jest coś. Ta jest zwykła. Ta jest zwykła. Ta jest zwykła. Może ta będzie zajebista. Jest czarna perła, dobra. Tam jest jeszcze jakaś. Możemy posprawdzać, bo to jest zwykłe. O fuck, to nie my. Znaczy dusimy się. Tych zwykłe pewnie też są trochę warte. Chociaż po co nam kasa? Może znajdziemy drugą czarną. No. Wiecie co, bym jeszcze tego zebrał, bo to będzie ten brązowa roślina, co? Ja tak szalnie szakłak, a to mi się może przydać, bo tego nigdzie nie rośnie indziej, tylko pod wodą. Nie lubię tego nigdy. Okej, dobra, dwa szakłaki starczą. Dwa szakłaki starczą, płyniemy do tego typa. Skoro mam aima w kuszy, tak to już działa w tej grze, że się ma aima w kuszy. Dobra,
jako ziomeczku. Niech moc zarazza. Musiałem je zwabić tym całym pluskaniem. Wszystko w porządku? Drasnęły mnie tu i tam, ale jak pod sodem się wylizałem, to i to wytrzymam. Jak tam? Udało się? Czarna tak. Perła, tak jak chciałeś. A teraz mnie hajsik. Ciekawe, ile nam za to da. Pewnie 10 złotych monet. Niczym moja Letta. No, jak to mawiał Koneta Byl Natalis, zasłużyłeś na medal. Albo nawet tydzień przepustki w Zantuzie. Zadowolę się pieniędzmi. A tak, właśnie, słuchaj, głupia sprawa. Nie wziąłem ze sobą złota. To zapłacisz mi w mieście, w głąbie. Rozsądnie. Prawda? Niebezpieczne teraz gościńce. Nie to, co kiedyś. Spotkajmy się w Nowigradzie. Wtedy ci zapłacę co do grosza. Słowo piechura. Ho. Liczę na to, kurde. A co, jak mnie oszukał? Zabijemy jeszcze tego stwora, co tu lata? Kuroliszek, czy co to tam jest? Ej, głąbie, chodź tu. Dobra. Ziomeczek, kurde, spadł. No, gdzie masz lód? O, fuck. Kota zaczarowałem. Znaczy, królika, zająca. Rzuciłem na niego znak przypadkiem. Teraz to jest mój królik. Muszę wziąć za niego pełną odpowiedzialność. No dobra, niech to będzie. Tempo, tempo! Koń za nami tędy nie pojedzie. Gonią nas jakieś echidny przebrzydłe. Uciekamy z nich. Na koniu tu też nie będziemy wierzyć, bo te góry są takie beznadziejne. Koń nam się zespawnował gdzieś na dole. To jest najgorsze, jak wiecie, jak się go wzywa, on gdzieś za ścianą się po... Leć Pegas, jaki Pegas, kurde. O, jest dobra. Tu chodź, koniu. Jedź, putka! O, wilkołak. Tak po prostu? Fajna miejscowa, że wilkołak sobie po prostu wziął i przyszedł i kurde, żebym go mógł zabić. Jeszcze ktoś tam jest, jeszcze jeden wilk. Gdzie padł ten wilkołak tutaj? Utagen z wilkołaka i co wy na to? Skoczę do karczmy, może ktoś w Winta gra. A, witajcie, witajcie! Znam takich jak ty. Karcz masz. Czemu karcz masz? Aha, bo myśmy... Zwykły ham! Rozpierdol, żeśmy im chyba kiedyś tutaj zrobili i ogólnie wyzerowaliśmy pół wioski. Uważaj na zbójów, co się kręcą po górach. Spoko, spoko. Dobra, idziemy się z tym typem spotkać w Nowigradzie, bo nas tu nie lubią. Gdzie to jest? Tutaj, tak? No dobra.
tego questa na 48 lewej, to nie był quest, tylko to był jakiś potwór i go po prostu obiłem mu mordę. Ekspić na potworkach? Wiecie co, na potworkach to się chyba za bardzo nie da ekspić. Chcę was zmartwić. Nie wiem, jaki exp leci z domku, z mobków, ale mi chyba nigdy nic nie poleciało konkretnego. Nie wiem, może jakiś jeden punkt na mobka albo coś? Myślę, że nawet nie. Bo mi raz brakowało 20 punktów do levelu i biłem setki mobków i nic z tego nie wyszło. Mi się chyba może za pierwszy raz, jak jakiegoś mobka zabijecie. To może jest jakiś exp. O, jest ten koleś, dlaczego te miecze nie przy pasie dyndają? Geralt, wiedźmin i poławiacz pereł, proszę. Twoje pieniądze, zasłużyłeś na nie. Bez ciebie nie dałbym rady. Warto było? Myślę, że tak. Letcie jest chyba miło. Właśnie. Jak to, nie skomentowała twojego wyczynu? Już go nie kocham. Niczego już nie komentuję. Od dawna. Widzisz, Letta jest chora. Coś z głową. Zaczęło się od kłopotów z pamięcią, potem przestała poznawać ludzi, nawet mnie. A teraz już nawet nie mówi. Myślałem, że jak zobaczy te perły, coś się w niej obudzi, że się chociaż uśmiechnie, wiesz. No dobra, wypada, ale ten quest jest zaraz 5 metrów dalej obok tego moba na 48 level, to żaden quest nie jest. Od lat, ale nie zadziałało. Przykro mi. Nie, ale dramatyczna nie historia. Też. Bywaj, Geralt, szerokiej drogi. Ja będzie z tobą. No. Nowe zadanie, czarna perła, a zadanie zakończone. No a zapłacił nam? A, 10 koron, naprawdę? Naprawdę nam 10 koron, to jakby mi splunął w twarz. Co za typ? Co podać? Ja Pokaż mi swoje towary. Przecież ja z nim musiałem płynąć do... Jakie to jest oszustwo, kurde. No jeszcze nie z tym w karty zagram. Co on tam jeszcze dorzuci? Zobaczymy. Mógłbym w sumie skończyć. A, mogę spasować. Jedną kartę zużyłem i tak to przegram. Stracił 3 karty i to dobra. O fuck, wróci tego typa. A nie, nic nie wrócił. Co on ma za moc? Chyba też zwiększa siłę tych, co są na tej linii. A, on zwiększa siłę ich. Widzę, że sobie karty dobrałeś, koleżko, to ja też sobie dobiorę. Czemu spasował? Aha, bo on uważa, że on wygrał, no tak. No, w sumie... No to nie ma niedużo, ma 20 coś, tak? Czyli w sumie, żeby go pokonać, to byśmy mogli... Ja już mam 10, tak? Dokładam Vesemira. Rzucam to. No jeszcze tego byśmy rzucili i będzie 32 i wygrywamy. Dobra. Jorvet. Nie wiem, czy już z tym typem nie grałem, wiecie. Ja z nimi wszystkimi gram po to, żeby wygrać karty od nich.
pozycja na pierwszą linię kleszczu. Możesz tam rzucać co chcesz. No i dobrze, że mi to spaliło, a nie tych typków. O, zajebiście, pięknie. Mój drogi koleżko. Ja mogę jeszcze poczekać i tego mu spalić, ale i tak nie ma szans za bardzo. Co on spasował, no i przegrał. Wygrałem? Jest, wygrałem kartę jakąś. Nie, bawełna, fuck, dobra, to z nim już kiedyś musiałem wygrać. Nie wiedziałem nawet, że taki dobry jestem. Dobra, czy my jeszcze jakieś questa robimy sobie? Tu jest zaraz obok jakiś quest, też tam ktoś stał i nas wołał. Sami złodzieje, dziwki i mordercy. Co robi kukła do ćwiczeń? Zamienia, bierze kartę z tego i nam oddaje ją do ręki. Czekajcie, zaganam tylko do kupca, bo może kupiec mieć jakieś karty. O, on też chce zagrać w karty. Pokaż mi swoje K. Nie, nie ma nic. Ale z tym chyba nie grałem w karty. Na 100% wiem, z nim nie grałem. Na 100% z nim nie grałem, bo mamy tekst niepoświetlony. Zajebiste karty. A kurde, może być ciężko teraz. Wiecie co? To jedziemy z koksem teraz. O fuck. Dobra, mamy 12, a potrzebne nam jest 24, to jeszcze jedną szóstkę tu damy. No i żeśmy wygrali. Dobra. Dużo kart to nam nie zeszło. Mój ruch. Wiecie co? To ja bym takiego chłopka postawił tu. Roztropka. Tak, jakiś nietoperze chłopka, co on stawia. I tego pewnie znów 20 przybędzie. O fuck. Może być ciężko, przyzwijmy, może nam zamieć wpadnie. Kurde, nie wpadła nam zamieć niestety. Ojebany. Będzie ciężko. Aha, nie będzie ciężko, bo ja mogę przegrać to przecież. Teraz powinien spasować w tym momencie. No i teraz to wygram ostatnią rundę, on ma tylko 5 kart. O kurde, trzeba wiedźmę wrzucił, on ma dużo tych. O, dobra, damy radę. Też czy nie jest tragedia. Kurde, leszy złoty. Co za koleś. Uda nam się uzbierać? Uda nam się chyba uzbierać, nie? 18 tam razy 2, czy ileś tam? 20 razy 2. Kurde, nie to miałem zrobić, ale i tak wygraliśmy, więc dobrze. Spaliłem tam ją. Przeraza, co to jest przeraza? Dostaliśmy od niego kartę w gwinta, przeraza. To musi być jakiś od tych, od pewnie potworów. Jest, przeraza. Rzućmy to do talii. Ej, siwy! O co chodzi? Mamy, panie Wiedźmin, problem. Szukamy rannego kolegi, no i znaleźć go nie możemy. Biedak się chyba wykrwawi. Wy zrobicie różne monstra, to może i do niego nas doprowadzicie. Dobrze zapłacimy. Oj, to oni są, to są bajcy zabójcy. Czemu nie? Chwila zwłoki nie zaszkodzi. No, to prowadźcie, panie Wiedźmin. Czym prędzej, bo nieszczęśnikowi pomóc trzeba.
Wydaje mi się, że chyba powinniście dać mi jakiś trop. Że nie udało im się kogoś zabić, wiecie? A tak. No, biegł w stronę portu, z kanałów. Z kanałów? Smród ścieków rozpoznam wszędzie. To powinno wystarczyć. Represje w Nowigradzie. Znów represje w Nowigradzie, używając wiedźmińskich zmysłów. Białowłosy, tylko spójrz tutaj! A mój tatka jest łowcą czarownic i tropi wiedźmy. A to ci dopiero! Odciski butów uwalanych szlamem z kanałów. Mhm. Dobra. Mi się wydaje, że to oni po prostu jakieś typa gonią. Chodź, niech no to nie jakiś maga albo coś. Czekajcie, tu jest jakiś znak. Zbadaj, no zbadaj, zbadaj. Gdzie? Krew. Świeża. Dobra. Pięknie. Chcesz wyjść? O jest. Zlitujcie się, panie. Chore dziecko mam. I to nie jedno. Uchowaj wieczny ogniu od zła w duszy i ciele. Wydaje mi się, że pomagamy im wytropić jakiegoś maga. A nawet jestem tego pewien, że to tak jest. O, jest i nasz dobrodziej. Gdzie? Mamy cię, skurwysynu. Pięć pudów najczystszego fistechu nam spaliłeś. Wiesz, ile to było warte? Dobra, wiedźmak, bierz kasę i spływaj. Róbcie, co chcecie. Nie musisz nas namawiać. Takiego wieśniaka to niech ciulają, łowce czarownic. Ich nienawidzę. Czemu go nie pobili pałkami? No, dalej, nie wstydź. Co wy na to, moi drodzy? Dobrze żeśmy zrobili, czy źle? Nie znajdziesz wszystko, czego ci trzeba. Jak dla mnie, to go mogą tam ciulać pałkami, ile wlezie. Chujowo, jak chujowo, dobrze było, kurde. Przecież to był łowca czarownic, niech go tam, kurde, zeschelują pałkami. Ojejku, w końcu będzie porządek. Viva Dradovid! No, dalej, nie wstydź się! Mamo, gdzie jesteś? To trzecie, jaka pokrawa. Tu są prostytutki, dobra. Tu byśmy mogli jeszcze zrobić questa, bo jest obok. No łowcy to są kurwy i tyle, no. Kurwy i złodzieje i mordercy. My nie możemy im pomagać po prostu, no nie możemy. Niziołek, a to ci co miody robią. A jakby z niziołka robić mi, za to żeś tam pomógł. Mam u nich zniżkę na miód może. Wszystkie zabrały smarkacze! Co ta babeczka potrzebuje? Jak się miewacie? Chorowicie wyglądasz. Coś cię boli w głowie? Patrz pod nogi! Chorowicie wyglądasz. Nie chce nam questa dać, widzieliście? Ale baba. Chodźmy. Nie chcesz z nami, babo, gadać, chyba że do domu jej wejdziemy jeszcze. Jak się... Patrz pod nogi! Nie wiem, o co z nią chodzi. Jakaś zepsuta jest. Rusz się! Mówicie, że Bonkol pierwszy raz porucha w tej grze? Może tak być. Aż Miu nie gra i nie porucha nigdy. Młyn tancerzy. Ej, chciałem, myślałem, że to jakiś zły koleś. Dzieciaki mi przestraszysz! Jakaś wiocha jest? Wczoraj wpuścili kolejnych obrazów.
Fajne nawet to na koniu, znaczy to taki insta kill. Ale całkiem ładnie się to prezentuje, wiecie? Dobra. Jedziemy ciągle do kolejnego questa, który jest tam na południe, tylko jeszcze przez dwa znaki zapytania chcę przejechać. Jeśli można, to czemu nie? Po co miałbym spotkanie w Poznaniu ogarniać? Jak będzie Poznań Game Arena, to może ktoś przyjść. O, miejsce mocy, zajebiście. Dostanę punkt, który mi do niczego nie jest potrzebny, ale spoko. To idę. Medalion drży, to miejsce mocy. Dobra, zapiszmy sobie. Aha, bo lecę, to się nie da zapisać, no dobra. No, gdzie jesteś, koniku? Dalej, płotka, dalej! Ludzie i pogodzie! To jest ciekawe. Jak syn młynarza. To jest galopująca! Wolnego! Wolnego! Uważaj, prostak. Zastanawiam się, czy mógłbym wziąć udział w gonitwie. Jeśli stać cię na wpisowej i masz własnego wierzchowca, to czemu nie? No to tylko dobra. Tylko decyduj się szybko. Bieg zaraz się zacznie. No jasne. Chcę się ścigać. Paradnie. Twoja godność i imię wierzchowca? Geralt z Rivii, na płotce. Na płotce. Znakomicie. Nie twoim na płotku, przeciwnikiem na będzie, niech spojrzę... Seamus Holt, dosiadający Atosa. Da radę, kurde. Seamus Holt. Rządnicy w siodłach! Odliczam do trzech! Jeden, dwa, trzy, start! Dobra, leszczu. Mamy najlepsze siodło po tej stronie, kurde, Pontaru, że tak powiem. I nie ma nikt z nami szans. Cały wyścig jesteśmy w stanie przejechać na sprincie, znaczy galopem. Robotę muszę jakoś znaleźć. Uwaga, uwaga! Ostatnią gonitwę w wyścigu pamięci Erasma Wegelbuda wygrał Geralt z Rivii na płotce! Chwała zwycięzcy! No dobra. Nieźle. Jednakowoż nie oszukujmy się. Wyzwanie nie było duże. Mam cię zapisać na następny wyścig? Chciałbym ścigać się jeszcze raz. Świetnie, wyścig niebawem się zacznie. Twoim przeciwnikiem będzie wicehrabia Romer, dosiadający Kanikuły. Kanikuły. Tylko, że mi nie przeciążyło to siodło. Ja pierdzielę, przeciążyło mi, muszę je wydupczyć. Odliczam do trzech. Jeden, dwa, trzy, start! O kurde, dobra, jedziesz. Idźcie swoją drogą. O, jakaś inna droga w ogóle teraz, nie? Czy mi się zdaje? Co myśmy zrobili? O, życie nam się odnowiło, znaczy sprint nam się odnowił. A skąd ty masz takie kości?
Zdaje mi się, czy inaczej jedziemy niż ostatnio? Nie no, chyba inaczej. Jak mi będą siodła dawać w nagrodę, to ich kurde... W dupie ich mam. Po co mi siodła? Lepszego nie ma niż moje. Droga o wiele dłuższa jest. Tutaj by mi sprintu zabrakło. Skoro nas Kelligan... Uwaga, uwaga! Płotka, nie tak szybko. Ostatnią gonitwę w wyścigu pamięci Erasma Wegelbuda wygrał Geralt z Rivi na płotce. A, to ostatnia gonitwa była. Zwycięzcy! Dzięki, kurde, ziomeczki. Brawo. Gratuluję wygranej w pięknym stylu. No, trzymaj się. Mam cię zapisać na następny wyścig? No dobra, no nie. Spróbować jeszcze raz. Cudownie. Niech będzie. Tym razem twoim przeciwnikiem będzie Luca Wegelbud, kuzyn panicza Alberta na Sukubie. Jest czarną owcą rodziny, ale jeszcze nigdy nie przegrał gonitwy, więc stał się kimś w rodzaju tutejszego czempiona. Zawodnicy w siodłach! Odliczam do trzech! Jeden, dwa, trzy, start! Słyszałem kilka ballad o tobie. Zapłaciłeś już Radowi do litery, nowy... Kurde, słaby start mieliśmy. No ale tu już go porobiliśmy. Kurwa. Chciałem sprint odnowić. O fuck. Chyba w dupę dostaniemy od niego. Chociaż to jest daleko jeszcze do końca, więc może go zrobimy jednak. Możemy go zrobić. Odbił się właśnie od słupka. Dobra, jesteśmy. No nie za dobry ten hrabia. Dwa razy daliśmy dupy i dwa razy dał się wyprzedzić. Kurwa, no dobiegnij, biegnij, biegnij, Boże. O nie, zaraz mi zabraknie pary na sam koniec, fuck, to już go nie wyprzedzę, jak mi teraz zabraknie. Jest, udało się. Uwaga, uwaga! Ale na farcie. Ostatnią gonitwę w wyścigu pamięci Erasma Wegelbuda wygrał Geralt z Rivi na płotce. Odpocznij. Wzmocnione Yuki. Ale wzmocnione Yuki to jest gówno. Chwała zwycięzcy! No i co? Wspaniały wyścig. Gratuluję wygranej. No co za zwycięstwo. I co, koniec? Wyścigowe kawalerskie siodło. I co to daje? Wytrzymałeś 70. No weźcie w dupę z takim czymś. To jest gówno. Jest, no dobra, ale... kraina, gdzie... Taki był quest, to co zrobimy, powiedzcie mi, nie? Nic na to nie poradzimy. Taki był quest, no. Geralt z Rivi, jak nie mam. O co chodzi? Prócz wyrazów uznania z powodu zwycięstwa, proszę przyjąć zaproszenie od szefa. Chciałby pogratulować osobiście. Żegnam. O! Przeczytaj list. Doszły do mnie słuchy o twoim zwycięstwie, gonitwie w ten. Taki talent nie powinien się marnować. Przeciwnie, powinien się rozwijać, a za ten rozwój... Należy go sobie cię nagrodzić. Jeśli jesteś zainteresowany bądź po rozwojem, bądź wynagrodzeniem, zapraszam na tasak. No to nie wiem.
Porozmawiaj z Tasakiem o liście. Podejrzane, z Tasakiem to bym nie chciał o niczym rozmawiać, szczerze powiedziawszy. Bo to cham i przestępca. O kurde, teraz to ten Wiedźmin to już się wszystkiego łapie, wiecie? Nawet tego, co nie trzeba. Tasak jest w mieście. Przecie to jasne jak wieczny ogień. Okej. Charakter. Będę sobie musiał za chwilę zrobić jakąś kolację, bo jestem strasznie głodny, chociaż mi w brzuchu burczy. Dzięki za zaproszenie. Gratuluję wygranej u Wegelbudów. Luka to chuj jakich mało, ale i nie pamiętam, żeby wcześniej przegrał. A skoro wygrałeś z nim, możesz wygrać również w Palio i zarobić prawdziwe pieniądze. Co to jest Palio? Pierwszy słyszę. Kurwa, co za wieśniak. Palio to nocny wyścig ulicami miasta. Kiedyś każda dzielnica wystawiała zawodników, teraz jest trochę inaczej. Będziesz ścigał się z jokejami od Bedlama i Roywena, ale wierzę, że jesteś lepszy od nich. Zgoda. Zgoda. Będę się ścigał. Pięknie, bardzo się cieszę. Tylko mnie kurwa nie zawiedź, bo mam zamiar postawić na ciebie małą fortunę. Idź się przygotuj. Wypij napar z rumianku, czy co tam się robi. Dobra, chyba jesteśmy już gotowi do wyścigu. Nie wiem, co to Palio. Palio to przede wszystkim gonitwa o honor. Ktokolwiek wygra, prócz nagrody zdobędzie szacunek. Przygotujcie się. Start! Tempo! Czemu nie... No! Kurwa, bo to jest miasto i on tu nie może sprintować. No nie wierzę w to. Naprawdę taki wyścig zrobili? Wiecie, w mieście jest blokada i nie wolno sprintować na koniu. No to jak ja mam wygrać ten wyścig, kurwa, jak oni będą sprintować po tym mieście? Może to leszcze są. Chyba dobry ten koleś był. Znaczy jest. Dobra, goń się leszczu. Ja już jestem cały odnowiony i mogę sprintować dalej. A ty? Tylko jak będzie kurwa końcówka na tym moście, to mnie przecież nie wyprzedzą mnie. Chyba że z rozpędu ich jakoś wezmę jeszcze. Ciężki ten wyścig. Więc mi się znów skończy ten stamina. Nosa, gdy cię werbował. Gratulacje. Udało się? Zajebiście, kurde. Myślałem, że nie dam rady. Siema, Kalida. Szacunek ludzi daj ulicy. Daj dzioba, Geralt! Nie! No to nie! Cmoknę sobie płotkę! To było piękne! Co z moją zapłatą? Bierz, kurwa! Nikt w życiu nie zasłużył na pieniądze bardziej niż ty dzisiaj. Straż świątynna! Chodu! Trzeba stąd wypierdalać. Dzięki, Geralt. Wyścigowe klapy dla konia. O, to może nawet być, bo klap dla konia chyba nie mam jakichś zajebistych. A to oni się biją. Dobra, to niech oni się biją. Już myślałem, że my się też mamy bić. Próg czego?
Próg paniki wierzchowca, boże. Najgorzej na świecie, najgorsze itemy żeśmy dostali. No i oni się tu tak będą bili. Jotwe straż świątynna. Jotwe! Zobaczmy, czy ten game ma dla nas nowe maski. Jak myślicie? Witaj, tym razem przyszedłeś obejrzeć wiosenną kolekcję? Jasne. O, w karty go muszę ograć jeszcze. Oczywiście. Pokaż nam swoją... Nie no, te maski to już mam. Kurde, szkoda. Myślałem, że jakieś nowe będzie miał. To grajmy go jeszcze w karty. Chcę grać. Gdzie? W ogóle gdzieś z Talarem podobno można grać w karty. Ja chcę z Talarem grać w karty. Czy ja mam talię potworów naprawdę? Boże święty, no nie chciałem mieć tego. Nie wiem w ogóle, jak się tym gra, jaką mam moc. Wybierz dowolną kartę pogody ze swojej talii, natychmiast ją zagraj, aha. O kurde, jakie ma Talara zajebistego. Fajnie. To masz tego. Przeciwnik spasował, no dobra. Wygrałem. A ten Talar tu zostaje? A, bo on ma tak, oni mają w ogóle chyba taką moc, że zawsze któryś jeden tam zostaje. No dobra. I teraz powinno tu 20 takich się pojawić, a że moja karta, talia jest nie do końca poskładana tak jak powinna być, no nikt się tutaj nie pojawia. Jak ja mam tragedia po prostu. Ten ziomeczek to mnie pokona, kurde, tym. A może mnie nie pokona? O kurde, 6 kart mu jeszcze zostało, to jest całkiem dużo. O fuck, takie karty jak wsadza, to ten. Dobra, dajmy pogodę, zróbmy i zaraz jeszcze raz to rzućmy. No to jeszcze raz to rzucamy. Może już nic nie ma. A, inny mo ma. Dobra, przegraliśmy z nim. Ale graliśmy jakąś talią, kurde, którą... Aha, bo my już mamy koniec tego. No i żeśmy właśnie przegrali. Dobra, teraz żeśmy dopiero przegrali. Witaj. Nie, teraz tym razem... wygramy. Tym razem przyszedłem się wpierdolić, bo mam swoją talią będę grał. Dobra, rozpocznij. Skończyłem fabułę, no ludzie, no ile razy się można pytać o to samo? I dwie karty w nasze łapki. Oj, odebrał ją sobie, co za cygan. A ten też sobie odbierzesz? Ja też sobie tak dam, patrz. O, ładnie. No i co ja tu mogę jeszcze zrobić, powiedzcie mi.
co on teraz będzie robił? O kurde, to dobrze rozkminił. No dobra, przyfarciło mu się. Dobry ziomeczek, patrzcie na to, co zrobił. Dobra, to co ja mu teraz zrobię? No i co on teraz zrobi? Ja zrobię tak. Już przegrał moim zdaniem, bo... Nie, on tu podwójne jeszcze dobre to, on już zaraz kart nie będzie. O kurde, dobra. Teraz to dobrze zarzucił, ale nie przewidział jednego, że ja mam tu mrożącą krew w żyłach kartę na pierwszą linię. Za chwilę ją rzucę. O, dobrze, że to zużył. No i on już nie ma kart, nie? Właściwie to już go grałem. No i teraz dostanę od ciebie tę kartę, tak? Silhers Fitz... Shillard Fitz coś tam. Co to jest Shillard Fitz coś tam? To jest pewnie jakiś z Nowigradu. O, jest. O kurde, Shillard. Ale on jest słaby, ten Shillard w takim razie. Bo on 7 aż daje przeciwnikowi. No dobra, moi drodzy. Kończymy ten odcineczek.